Witam Was bardzo serdecznie z Chorwacji. Jesteśmy w rezerwacie Biokowo koło Makarskiej na takim pięknym szklanym łuku, po którym można sobie chodzić ze szkła i oglądać kilkaset metrów pod ziemią. My jesteśmy na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza. Pozdrawiamy! Witamy Was, znów się udało, wtoreczek rano, odcinek Antidotum numer 112. To tak się chcieliśmy upewnić, czy wiemy. No. Aha, my wiemy, Wy wiecie, super. I co dzisiaj? Dzisiaj mamy Tesaloniczan, drugi list, drugi rozdział 1.3, 14-17. Ostrzeżenie przed fałszywymi naukami. No, mocne słowo. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy Was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w Waszym rozumieniu, ani zastraszyć, bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakby już nastawał Dzień Pański. Niech Was w żaden sposób nikt nie zwodzi. Po to wezwał Was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Słuchajcie, bardzo taki fajny tekst, no, ciekawie zmiksowany, że początek i końcówka tego. Ale zobaczcie, mówi Paweł do Tesaloniczan, to już jest drugi list, czyli on po pierwszym liście słyszy, że jakieś zachwiania są, że ludzie zaczynają mieć jakieś wątpliwości, ale przede wszystkim, ja nie pamiętam, jak się nazywała tam taka, ta sekta taka, która tam szerzyła taką naukę związaną z tą, że to już będzie koniec świata. Jeżeli wspomnielibyśmy sobie Ewangelię, przypomnielibyśmy sobie, to wynika z końcówki Ewangelii, Jezus mówi, aż przyjdę do was na zakończeniu, czyli w głowie apostołów zostaje, że to za ich pokolenia, za ich życia ma nastąpić koniec świata, czyli oni są jakby ostatnim pokoleniem, no ale przecież Jezus powiedział, aż Ewangelia będzie głoszona aż po krańce ziemi. To przecież apostołowie 2000 lat temu nie mieli narzędzi do tego, żeby aż po krańce ziemi, żeby wszędzie się pojawić, żeby tak szybko ta religia się mogła rozszerzyć, żeby oni mogli być na końcu ziemi, na końcu świata. Nie? No i teraz Paweł pisze do nich, żeby nie mieli, żeby nie ulegali tym ludziom, którzy straszą. Pamiętacie, zawsze mówiliśmy o tym, że jednak Bóg raczej daje pokój, no chyba że cię ma w jakiś sposób tam pogrozić ci palcem, bo coś źle robisz, ale generalnie to, co pochodzi od Boga, buduje i zachęca, ponieważ Bóg chce ciągle rozwoju w twoim życiu, a nie zwoju w twoim życiu. No i teraz pojawiają się jacyś ludzie, którzy zaczynają szerzyć fałszywą naukę, że to już teraz, zaczynają generalnie karmić ludzi strachem. To bardzo popularne. Jak nie mamy co dobrego dodania ludziom, no to żeby ich gdzieś trzymać przy sobie, wystarczy ich trochę postraszyć i oni już będą po prostu gdzieś tam przy nas, będą nam posłuszni, będą w tym takim naszym myśleniu, no bo strach ich gdzieś tam zdominował. To będą ludzie przestraszeni. Nawet fajnie się wczoraj film oglądaliśmy, Szybcy i Wściekli. Który to był odcinek? Czwarty? Nie. Tam w Tokio. Tokio Drift. Tokio Drift. I moje ulubione. Okej, film jest zupełnie ze świata, ale jest tam taki jeden Japoniec, który tam umiera, jeden z tych głównych bohaterów, czyli drugi główny bohater w tym filmie. On mówi takie coś, pokazuje na taką szarą masę ludzi i mówi, to są ludzie sterowani strachem. To są ludzie sterowani strachem. Oni nic nie pójdą dalej, bo się boją. No i tu znowuż ktoś chciał zastraszać ludzi. A zobaczcie, co mówi Jezus, bo musimy na pełni Ewangelię patrzeć. Przecież w 24 rozdziale Mateusza, w 16 lub 17 rozdziale Łukasza jest, że nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mówi o końcu świata, kiedy nastąpi.
Nikt nie wie, nikt. To skoro nikt nie wie, to dlaczego ci mają wiedzieć, nie? Mnie to też śmieszy, w internecie też tam załapałem kilku naszych tam głównych mówców, jak ustraszyli, jak się COVID ogłoszono, że to właśnie już koniec świata, przyszykujmy się na czasy właśnie swojej śmierci, nie? No ale to wynika z tego, no strachem jest łatwo po prostu ludźmi manipulować, nie? A to wcale nie pochodzi od Pana Boga. Więc on teraz mówi do nich, nie? Abyście nie dali się łatwo zachwiać w waszym rozumieniu, a nie zastraszyć, bądź przez ducha, i uwaga, tu jest duch małą literą, to jest bardzo ważne. Nie chodzi mu przez Ducha Świętego, bo to Duch Święty nie będzie chciał cię na manowce wywieźć. Tylko mówiąc, bądź to przez ducha, chodzi o naszego ducha ludzkiego. Czyli jeżeli twój duch ludzki nie jest nawrócony, twój duch ludzki nie jest w stałym kontakcie z Duchem Bożym, tylko jest taki światowy duch, jest nieodmieniony twój duch, to twój duch będzie cię straszył, będzie cię oszukiwał i będziesz miał, ale nie, bo to ze mnie wyszło, to być może, to prawdopodobnie Bóg do mnie przemówił. Nie. Kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Nie ma. Jeżeli to sobie wbuduje, to w tobie strach, nie pochodzi to od Boga. Teraz dalej mówię, bądź przez mowę, czyli inni będą ci mówić. Nie daj się zastraszać tym, co ci inni mówią. Patrz, co mówi Bóg. Za to będzie zresztą dalej w tym fragmencie. Bądź przez list rzekomo od nas pochodzący. Czyli domyślamy się, że już byli ludzie w tamtych czasach, którzy fałszowali jakieś wiadomości, już pisali niby w imieniu Pawła, czy w imieniu Piotra, czy kogoś tam innego. No bo chcieli ludzi zwieść, no okej, wtedy nie było jak tego zweryfikować. No ale dzisiaj mamy podobnie. Przecież w internecie nam się wydaje, że gość to oto już, ten wygląda na księdza, to pewnie mówi prawdę. No to ale jak? Ale mam jednego księdza, drugiego księdza i zupełnie przeciwne prawdy? No prawda może być tylko jedna. Więc słuchaj, by weryfikować, co mówi Bóg. No i mówi nam teraz dalej, nie? Jak był nastąpił Dziebeski, niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi. Czyli diabeł też, nikt was nie zwodzi. I teraz daje, po to wezwał nas przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa. Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni. I bardzo często ludzie wykorzystują to tradycji już jako coś, co powiedział Paweł, i to się już dotyczy wszystkiego, całych 2000 lat. Nie. Mówiąc Paweł, co powiedział tradycji, to chodzi mu od tego pierwszego ogłoszenia do teraz. To się dzieje raptem w kilkanaście czy kilkadziesiąt lat życia Pawła od czasu, kiedy głosi do śmierci. On mówi o tym krótkim odcinku lub chwilę wcześniej, jeżeli ktoś inny do was przyszedł, ale wiemy, że wcześniej do pogan nie chodzono. Tesalonika to jakby nie było, to są Grecy, nie? To dopiero od głoszenia Pawła dociera tam Ewangelia, nie? To taka ważna rzecz, żeby sobie zdać z tego sprawę, nie? Więc mówi, jeżeli mówi o tradycji Jezusa Chrystusa, to mówi trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni. I teraz ma do wyboru dwa. Bądź żywym słowem, czyli ktoś mi przekazał, bądź za pośrednictwem naszego listu. Daje dwie możliwości. Czyli list rzeczywiście pochodzący od nas, albo to, co ktoś wam przekazał, na przykład słuchaliście kazania Pawła i coś wam przekazał. To są zupełne początki tworzenia Kościoła. Ale jeżeli my dzisiaj mamy się na czymś oprzeć, to co nam pozostaje? No akurat nie tradycję Kościoła jako tego pierwszego mamy spisaną, bo mamy wszystkie listy Pawła, spisane listy Piotra, listy Jana, no i całą Ewangelię. Całe cztery Ewangelie spisane. Mamy się na czym oprzeć, ale czy ty to znasz dzisiaj? Czy ty dzisiaj znasz to w taki sposób, żeby nikt i nic nie był w stanie wytrącić ci tego z twojego życia? Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował przez łaskę, udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei. Widzicie? Pocieszenie. Od Boga wychodzi pocieszenie. No? Niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. W każdym działaniu i w dobrej mowie. Zaprasza nas Bóg do tego, by dobrze działać, by czynić dobro dla świata, dla drugiego człowieka. No i w mowie, czyli czynić też mową dobro, a nie zło. Budować, a nie niszczyć. Ja tyle. Oto Słowo Boże. Czytałem to Słowo Boże. Nie, to ja, to było słowo Witka. Ale mi wyszło. Nie. Ale Bogu nie będą dzięki. Za to narzędzie. Amen.
Proszę, czytam, tam było to Słowo Boże. I dobrej mowie, czyli przechodzimy do psalmu. Psalmu, który dzisiaj zaprasza nas do tego, by właśnie przemieniać swoją mowę. Głoście wśród ludów, że Pan jest królem. On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. No i cudowne jest w tym psalmie, bardzo mnie cieszy też taki opis, jak przyroda się cieszy, kiedy Bóg się zbliża, jak się cieszy z obecności Bożej, jak się cieszy ze swego Stwórcy. No drzewa mają wykrzykiwać z radości. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. I tak jak jestem, za każdym razem jak jestem nad morzem, w ogóle kocham morze, to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że właśnie słucham tego szumu fal i to jest jakby właśnie szum chwały Bożej też dla mnie, nie? Że to morze oddaje w taki sposób chwały Bogu, jest takie wspaniałe. Bałtyk ma tak cudowne, dzikie te fale. Jest zimny, ale ma przepiękne fale i kocham Bałtyk. I bardzo, bardzo lubię patrzeć na morze i właśnie wtedy zawsze oddaję Bogu chwałę. Znaczy, odkąd się nawróciłam, bo nie zawsze tak było. Ale cudownie, że przyroda oddaje chwałę Bogu i to jest takie tak cudowne, że w taki sposób jest opisane, jak przyroda oddaje chwałę. No i też mnie to zachęca do tego, by właśnie w twórczy sposób oddawać Bogu chwałę. Będziemy zaraz jechać przez Bogu chwałę. Tak. Będziemy nad basem do Strzyżowa. I to, co też dzisiaj wiąże mi się z pierwszym czytaniem, szczególnie z tym ostatnim zdaniem, tak cudownie w ogóle w listach Paweł błogosławi tych ludzi, ogłasza nad nimi takie Boże błogosławieństwo. Między innymi właśnie w tym, że niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. I dzisiaj ostatnia zwrotka psalmu mówi: przed obliczem Pana, który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. I ten psalm pokazuje w pierwszej i w ostatniej zwrotce, że Bóg jest właśnie będzie sądził sprawiedliwie, że tylko On tak naprawdę jest sprawiedliwy i potrafi osądzić sprawiedliwie, ponieważ kocha każdego człowieka. I to mnie stawia tak do pionu, żeby nie osądzać, bo ja nie potrafię osądzać niczego sprawiedliwie. Bo jeżeli daję jakąś ocenę czy jakiś osąd, choć staram się robić to, staram się nad tym pracować, żeby tego nie robić w ogóle tak naprawdę. Chciałabym tego w ogóle nie robić i pracuję nad tym, żeby nie osądzać, nie oceniać. Bo ja nie jestem w tym absolutnie sprawiedliwa. To, co wychodzi ze mnie, to jest mój egoizm. Tak naprawdę widzę w tym mój egoizm, moje dobro, a nie zawsze jest to spojrzenie z tym dobrem na drugiego człowieka i z taką miłością. A Bóg sądzi sprawiedliwie i wiem to, że będzie sądził nas sprawiedliwie, ponieważ kocha każdego z nas. Każdego kocha. Nieważne, co się wydarzyło w życiu tej osoby, będzie sądził przez miłość. I to jest dla mnie takie wspaniałe. I oddaję w tym Bogu chwałę. I też proszę dzisiaj Ducha Świętego, żeby poprowadził mnie w tym, żeby mnie oczyszczał z tego osądzenia, z jakiejkolwiek oceny drugiej osoby, zachowania czy działania, czy jej mowy, i żeby moja miłość bliźniego się rozrastała we mnie i też przeze mnie. Ja tego dzisiaj chcę. I ten psalm dzisiaj mnie do tego bardzo zachęca, żeby tak było. Więc niech to słowo stanie się ciałem i niech żyje we mnie. Amen. Chwała Panu. Amen. Chwała Panu. I a propos też tego piękna przyrody, która wychwala, to we wstępie filmiku będziecie mieli takie fajne ujęcie, jest bardzo wysoka, tylko że tam ja powiedziałem 1500 metrów, a to jest tam 1300 coś, nie?
nie pamiętam już teraz, balkonu. Z tego balkonu, 1320. Tak. 1320, no ale już poniżej jest morze, więc tak fajne, to jest takie realne 1320 w górę. I pięknie tam jest, więc zobaczycie jak pięknie, zobaczyliście jak pięknie. No i teraz aklamacja dzisiejsza, no zobaczcie co mówi, no, bardzo często się powtarza ta aklamacja Hebrajczyków 4:12, niecałe. Żywe jest bowiem Słowo Boże i skuteczne, zdolne sądzić pragnienia i myśli serca. Skuteczne. Słowo Boże jest skuteczne i jest żywe, ciągle aktualne, ciągle pracujące. Zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. I nie ma, jeżeli idziesz w ślepą uliczkę, a konfrontujesz swoje życie i decyzje ze Słowem, to Słowo zawsze cię napomni. To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć. Słowo cię zawsze napomni, bo taki jest Bóg, takie jest Jego Słowo. Ono cię napomni, abyś ze ślepej uliczki wrócił. Dlatego jeszcze raz czytajcie, czytajcie. No i dzisiaj mamy 23. Jeszcze chciałam też właśnie, no. Bo ta aklamacja, ten fragment jest taki, pamiętam jak poruszył moje serce, kiedy pierwszy raz czytam, tylko że więcej niż ten jeden werset. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. To wiąże się dzisiaj dla mnie też z tym pierwszym czytaniem, które, że to właśnie Słowo Boże też prowadzi na drogę prawdy, życia, na drogę Bożą, by nie poddać się i nie dać się zwieść temu, co gdzieś tam przez innych diabeł chce dokonać, oddzielić nas od Ewangelii, oddzielić nas od Słowa, wprowadzić na zupełnie inne ścieżki. A Słowo Boże jest żywe, ono żyje, ono cały czas pracuje. No i jest też skuteczny, przynosi owoc, więc czy żyjesz, jeżeli ja patrzę na to tak, czy to Słowo przynosi owoce w moim życiu, no bo coś, co żyje, przynosi też owoce i czy to Słowo na tyle we mnie żyje, że ja przynoszę owoc obfity. Kiedyś długi czas się zastanawiałam nad tym z takim nawet przerażeniem, czy moje życie przynosi w ogóle jakikolwiek owoc już. Już nie mówię, nie myślałam nawet o tym stukrotnym, to wow, to by było takie niesamowite. Zaczęłam to liczyć, jakie tam owoce Słowo Boże we mnie czyni. Ale patrzę na to, by to Słowo, które ja przyjmuję, przynosiło owoc obfity w moim życiu. Chcę się poddawać temu Słowu i widzę, jak to Słowo Boże prowadzi mnie przez takie różne zawiłe tematy, różne zawiłości. Czy żeby też się trzymać tego słowa prawdy, jakim jest właśnie Słowo Boże. No i to jest cudowny dla mnie fragment, dzisiejsza aklamacja. No i Mateusz 23. Jezus przemówił tymi słowami: biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść pierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Oto Słowo Pańskie. O Tobie, Chryste. No, często Jezus mówi do obłudników, często mówi do faryzeuszy. I zobaczcie, samemu można się nim stać. Na przykład dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie. Czyli Jezus nie mówi, że tamto jest nieważne. Ważne jest, żeby dawać dziesięcinę ze swoich przychodów, nie? Czy dochodów. Żeby dawać dziesięcinę, ale mówi, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. No wiarę to ja mam zawsze wrażenie, że już jest totalnie u nas gdzieś tam zaniedbana i oni nie wierzą, faryzeusze, widać po nich, że oni cały czas się wykazują niewiarą, no ale teraz zobacz, jeżeli ci faryzeusze są nauczycielami i nie wierzą, to co będą przekazywać swoim uczniom? To ci faryzeusze są
na szczycie, że tak powiem, tej piramidy ówczesnego kościoła, by karmić ludzi Bogiem, słowem Boga, nie? A oni zaczęli się tylko sami siebie karmić, a nie mogą nauczać poprawnie o Bogu, skoro sami nie wierzą. Nie chodzi, że w Boga, bo w Boga to wierzyli, ale nie wierzyli Bogu, nie wierzyli Jego Słowu. No i sprawiedliwość, no to wiadomo, być sprawiedliwym względem innych ludzi, tam pamiętacie, że abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą, że po to Jezus umarł na drzewie krzyża, nie? Stał się grzechem za nas, abyśmy się z Nim stali sprawiedliwością Bożą. 2 Koryntian 5,21. No. No i miłosierdzie. Bóg często mówi, miłości bardziej pragnę niż ofiary o prawdziwej pokucie. Być miłosierny. My chcemy, żeby Bóg był miłosierny względem mnie. Czy ja jestem miłosierny względem żony, syna, córki, sąsiada, pani w sklepie, właściciela firmy czy pracownika? Czy ja jestem miłosierny? Nie? Co chcesz, by wam czyniono i wy im czyńcie? No i tak fajnie tu mówi Jezus, nie? Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, czyli tu w tych kwestii prawa to jesteście w ogóle co do ułamku milimetra, a połykacie wielbłąda, nie? Czyli takie wielkie zło po prostu wam jakoś nie przeszkadza, ale umiecie przecedzić tylko prawo, nie? Litera prawa zabija, duch zaś ożywia. Biada wam uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy. Wiecie co, nie chodzi o to, żeby teraz dzisiaj kogoś ocenić kogoś z naszym, że on taki właśnie komara przecedza, a połyka wielbłąda. Bogu chodzi o to dzisiaj, bym ja w sobie zobaczył, w ilu jeszcze miejscach dzisiaj jestem faryzeuszem. W ilu miejscach dzisiaj jeszcze dbam o prawo, a nie umiem dbać o miłość, nie umiem dbać o miłosierdzie. Nie umiem dbać o to nauczanie Jezusa, który po prostu powiedział o wiarę swoją, nie? I poruszanie się w wierze. No. Wiecie, dlaczego łatwiej jest tym obłudnikom trwać w tym prawie? Bo w prawie jest wszystko bardzo proste. Od do. To jest spisane. A miłość, miłosierdzie jest nieogarniona. Nie da się w miłosierdziu dojść do punktu i powiedzieć, ja już osiągnąłem maksimum tego, co można osiągnąć. A w prawie możesz. Mam 613 przykazań i mogę bardzo precyzyjnie według nich żyć. A w miłości, w miłosierdziu, w wierze nie ma ograniczeń. Dlatego Bóg wraca do pierwszego czytania. Bóg zaprasza nas do nieustannego rozwoju i do ciągle więcej. Nie? Wczorajszego pierwszego czytania. Ciągle więcej. No, więc to jest to, do czego Bóg dzisiaj nas zaprasza. No i mówi na koniec ostro, faryzeuszu ślepy, oczyśpię wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Byśmy dbali o to, co jest w nas, o nasze myśli, o nasze decyzje, nasze postępowanie względem Boga, względem drugiego, samego siebie, względem drugiego człowieka. Abyśmy byli zintegrowani wewnętrznie, by nasze tak było tak, a nasze nie było nie. A co nadto od diabła pochodzi. Amen. Amen. To pomówmy się może, nie, o to. Ojcze, znasz wszystkie nasze te brudne wnętrza kubków. Ja dzisiaj szczególnie, Ojcze, chcę Ci oddać każdy mój brud, każdą moją złą, nieczystą właśnie myśl. To się tak dobrze nazywa nieczyste myśli. Każdą nieczystą myśl, każdy nieczysty czyn, każde zachwianie prawdy, każde, Panie, każdą dziedzinę życia, z którą ja sobie tak po prostu nie umiem poradzić. Ja Ci to, Panie, oddaję. Ja w ogóle widzę nawet, że życie według prawa dla mnie jest za trudne, żeby wszystko było czarne, czarne, białe, białe, tak, tak, nie, nie. Widzę, jak często jest mi słowem łatwo zgrzeszyć, jak często jest mi, Panie, właśnie nie być miłosiernym, jak często łatwo jest mi, Panie, nie wierzyć, jak często, Panie, jest mi ciężko kochać, o tak, Ty widzisz te wszystkie momenty. Ja Ci je teraz oddaję i proszę, by Twoja miłość, Panie, ogarniała to wszystko. To Ty jesteś Panem i Bogiem. Ja Ciebie chcę wielbić, błogosławić, oddawać Tobie chwałę i cześć. Niech, Panie, też Twoje słowo dzisiaj nas oczyszcza. Niech, Panie, dzisiaj będzie skuteczne dla naszego nowego życia, dla tego, by poszerzać w nas granice Twojej obecności, świętości, wiary, miłości, miłosierdzia. Niech Twoje słowo, Panie, nas oczyszcza. Niech Twoje słowo odcina nas też od tego, co jest nieświęte.
co nie pochodzi od Ciebie, Panie, byśmy prawdziwie byli na Twoich ścieżkach, byśmy prawdziwie, Panie, żyli w prawdzie Twojego Słowa, które jest drogą, które też jest życiem dla każdego z nas. Niech to Twoje życie, Panie, w nas się objawia przez to Słowo. Niech życie płynące z tego Słowa, Panie, niech objawia się też przez nasze pragnienia, przez nasze myśli, żeby to wszystko, co jest w nas, co też nas wypełnia, było prawdziwie Twoim życiem. Byśmy mogli mówić, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Ja tego, Panie, chcę i chcę tego dla siebie, dla mojego męża, dla naszych dzieci, dla każdego brata, dla każdej siostry, Panie. I dla każdego z Was. Każdego z Was, tak. Dla każdego człowieka, Panie, byśmy, Panie, wreszcie byli jedno, byśmy stali się jednością w Tobie, w Twojej miłości. Duchu Święty, też prowadź nas przez ten dzisiejszy dzień, przez te wszystkie wydarzenia, które będą, byśmy nie przeoczyli, Panie, Twojego działania, byśmy dzisiaj widzieli, byśmy się też ucieszyli z Twojej chwały, z Twojej potęgi, z Twojej wielkości w tym dzisiejszym dniu, byśmy Tobie oddawali chwałę i cześć, tak jak, Panie, też przyroda oddaje Tobie chwałę i cieszy się, że Ty jesteś. I, Panie, też Duchu Święty, poprowadź nas w tym widzeniu Bożej obecności wokół nas i by każdy z nas się mógł cieszyć, że Bóg jest blisko Ciebie, Bóg jest blisko mnie. I chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Chwała Ci, Jezu. Mam też obraz stóp w dwóch wymiarach. Bóg przychodzi do dwóch osób, czy do dwóch rzeczywistości, może osób więcej. Jedno to jest taka nadmierna potliwość w stopach. Bóg przychodzi do kogoś i zabiera Ci tą niekomfortową sytuację. A druga osoba ma narośle na stopach, takie deformujące tą stopę. I Pan Bóg przychodzi i te narośle usuwa. I zobaczy, że zupełnie one znikną bez żadnych medykamentów, żadnych operacji. Bóg jest wszechmogący. Zadałem pytanie Bogu, czemu stopy akurat? Nie? No bo Bóg mi tak powiedział, jak piękne są stopy zwiastunów dobrej nowiny. Więc bądź zwiastunem dobrej nowiny. Zanieś Ewangelię drugiemu człowiekowi. Jeśli możesz, to nie wiem, uważasz, że te filmiki warto, poślij komuś więcej. Niech ta Ewangelia biegnie. Niech Bóg dotyka coraz większą ilość ludzi. No. My Wam też dziękujemy za wszystkie te komentarze, bo wiecie, to pokazuje, że warto. Że warto te parę godzin nad tym komputerem spędzić i w tej kamerze naprawdę warto. To dzięki Wam warto. Dziękuję Wam, że jesteście. Więc chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławionego dnia. O. Jeszcze miałam obraz mężczyzny, któremu Pan Bóg uzdrawia wzrok. Nosił już takie grube szkła w okularach. Pan Bóg uzdrawia Twój wzrok. Chwała Panu. Chwała Panu. Amen. Z Bogiem. Pa, pa. Wspaniałego Boga uwielbiam, widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem.